Oto 8 osób wykonujących dziwne, ciekawe zawody. Twoim zdaniem będzie dopasowanie zawodu do osoby. Za każdą poprawną odpowiedź Voxy dostanie 100 zł. Pierwszy z zawodów zmeczujesz z graczem tylko na podstawie wyglądu. Masz na to 5 minut. Czas start. Fryzjer na pewno mi się kojarzy z kimś, kto musi mieć ładne włosy. Może nawet nie, że zadbane. Takie dobrze zrobione mi się wydaje. Piekarz. Piekarz się kojarzy z takim kawałem chłopa. Nie wiem czemu. Spawarz to też to. To akurat to może być jakiś kucharka, nie wiem dlaczego. Strażak to musi być ktoś, kto ma chrapkę na szybką emeryturę. Animator to musi być ktoś, kto wygląda na super miłą osobę. I tutaj już też mam typy. Ale czekaj, czyli niektórzy nie wyglądają na miłe osoby? Tak, tak, niektórzy mają beach face, to jest jasne. O kurde. Wystawca zwierząt egzotycznych to musi być ktoś na pewno pofiksowany. To wygląda, jakby miał odwagę mieć takie zwierzęta. Mój plan, jak to wyszło, że będzie OF, to że po prostu wybiorę najładniejszą panią i strzelę, że to ona, ale jest za dużo ładnych pań. Dziennikarz radiowy? Jest, nie wiem, nie znam się na zawodach. Słuchaj, możesz wybrać coś, co jest najbardziej prawdopodobne. W tej rundzie będzie najtrudniej. Dobra, strzelam, że fryzjer i że to będzie jedynka. Jedynka wygląda na fryzjera, tak? Tak, by tak znowu nożyczkami kontakt był często. To jedyna twoja, twój trop, tak? O nie, czwórka pokazała nożyczki. Nie, nie ufam, nie ufam, nie ufam. No ewentualnie szóstka jeszcze wygląda na fryzjera. A, że kolorek na włoskach, tak? Tak, ale szóstka też do animatora by mi pasowała. Nie, jedynka fryzjer. No to jedynka sobie z nami dzisiaj za dużo nie pogada. W drugiej rundzie nasi gracze zdradzą, ile mają lat oraz ile zarabiają. Mam 19 lat. No i mój zarobek nie jest stały, jest on zmienny w zależności od liczby klientów. Okej, okay, a tak średnio na miesiąc widełki? Nie mogę powiedzieć nic. No więc tak, mam 24 lata. W sumie to też zależne jest. Ja mam stałe godziny pracy, aczkolwiek przon od godzin też robię. No i widełki są między 20-25 tysięcy złotych miesięcznie. Okej. Okay. Ja mam lat 18. Moje zarobki nie są stałe i nie są, myślę, że za wysokie. Aczkolwiek mi to starcza. I myślę, że nie o to w tym chodzi. No ale widełki, widełki bym prosiła, chyba że nie możesz. Nie ma szans. Nie duże, ale starcza. Okej. Okay. Ja mam 20 lat i ogółem nic nowego nie powiem, bo widełek też nie mogę podać, bo mocno zależy od tego, ile godzin pracuję po prostu w tygodniu czy w miesiącu. No ja mam 23 lata, tutaj ci podam widełki, chociaż moja stawka jest godzinowa, to widełki są od 4 do ponad 5 dziennie. To ja mam 18 lat i generalnie u mnie stawki są ciekawe, bo to głównie zależy od tego, czy mi się chce jeździć gdzieś, bo to jest albo czasami do Krakowa, trzeba pojechać do Poznania, a to gdzieś na pewne eventy, mógłbym powiedzieć. Co do zarobków, to mamy tutaj, myślę, że widełki tak od 8 do 12 tysięcy. Mam 26 lat. No o zarobkach niestety nie powiem, ale pracuję, godziny mam stałe pracy, więc też stały zarobek nie jest tutaj zależny od różnych czynników. Ale tak dużo zarabiasz czy mało? Średnio. Jakbym miał wybierać dużo, mało, to średnio. No dobra, i słuchaj, to są wszystkie informacje, które dostajesz w tej rundzie. Przeanalizuję, spójrz na pozostałe 7 osób, no i wybierz jeden zawód i jedną osobę. Dwójka ma zmienne zarobki w zależności od tego, ile coś się wydarzy, w sensie ile tego tam zarobi. A to ci daje jakiś trop? To mi daje trop na albo OFA, albo wystawce zwierząt egzotycznych, ale do zwierząt egzotycznych pasuje mi też 7. Że te eventy, tak? Tak, są eventy, ale eventy mi pasują też do animatora, więc tutaj o tym myślę. Trójka. Trójka podał dosyć duże te zarobki. Ja mieszkam za granicą. A, dobra. Staś, darmową podpowiedź. Jezus Maria, dziękuję! A za jak którą granicą w sensie? Więcej nie mów, więcej nie mów. Myślałam o trójce, bo tego co chciałam powiedzieć, że dużo zarabia i myślałam tutaj o spawaczu albo o strażaku. Ale nie jestem pewna, czy chcę w to iść teraz. Możesz zawsze strzelić w taki zawód, który i tak ci będzie trudno zgadnąć. Dobra, spawacz do trójki, bo pójdzie. 100%. Trójka wygląda jakby coś spawał po nocach. A czemu po nocach? Zobacz, u niego jest dzień. Dobra, teraz będziesz mogła pytać graczy, o co zechcesz. Masz 10 minut na wywiad i podjęcie kolejnej decyzji. Let's go. Moje pierwsze pytanie, kto z was mieszka sam, a kto z rodzicami? To może ręka do góry, kto z rodzicami? Dobra, to sekunda. 7 sama, a 2... 6 sama, 7 z rodzicami. A co ja ci pomagam? Zresztą, nie, o, nieważne, nie, 7 sama mieszka. Moje drugie mieszkanie. Jak dużo się ruszy?
ruszacie w pracy? Typowego wysiłku fizycznego nie ma, ale po pracy zawsze bolą mnie nogi, jest ciężko. Jest wysiłek ścigania. Jest, a duży, mały, średni? No, lepiej nie zdradzać. Ej. No to u mnie jest wysiłek fizyczny, tak bym powiedziała, że bardziej średni niż większy, ale coś pomiędzy tymi dwoma. Jestem zmęczona przeważnie, jak wracam z pracy. To u mnie raczej zależy też od dnia. Ale głównie bardziej jestem zmęczona, kiedy wchodzi w grę w dźwiganie od czasu do czasu. Dźwiganie. U mnie to bym powiedział, że to właśnie też zależy od tak naprawdę sesji albo no właśnie tego eventu, na który jadę, tak. Zazwyczaj jestem zmęczony i obolały po wszystkim. Ja generalnie, no to siedząca praca czasami gdzieś muszę podejść. Kolejne moje pytanie to, o której wstajecie? Do pracy, stricte do pracy. No, u mnie to jest tak, że zależy, czy idę na rano, czy na popołudnie. No, a tak jak idziesz na rano, to na którą? Na 6, czyli o 5 wstaję. U mnie to zależy od czynników, na które niestety nie mam wpływu. Czwórka to jest człowiek, zagadka. A mogą cię wywalić na początku. No to u mnie też zależy od tego, jakby no nie ode mnie, o której pracuję. Najwcześniej na którą godzinę idziecie? Najwcześniej mi się zdarzyło na godzinę wstać do pracy 4, najpóźniej no to godzina 19. O Jezu. No takie słabe te tropy, nie wiem co to z tego. Liczyłam, że moje pytania mi pomogą, ale odpowiadają mi tak, jak bym tego chciała. To u mnie zależy, czy mam wyjazd, czy nie, ale normalnie wstaję o 9. Bardziej podam to, że kiedy najwcześniej, a kiedy najpóźniej byłem wezwany, no to najwcześniej była 5 rano, a najpóźniej była 12. Ja ułatwię, u mnie klasycznie wstaję po 6. Ósemka jest tak bezproblemowa, odpowiada mi na pytania ładnie. Krótko, wszystko masz od razu na tacy. Dziękuję. Jak coś, to macie jeszcze 3 minuty z kawałkiem. Szukaj już jakichś tropów. Ósemka, jak chodzi o... to mi pasuje do dziennikarza radiowego. Zarabia średnio, praca siedząca. Wcześniej wstaje, a no jednak audycja radiowa albo coś takiego. Może ja źle rozumiem zawód, tak, dziennikarz radiowy. Ale ogólnie tak, nie wiem, pasuje mi do tego. A do niczego innego mi nie pasuje z takim wczesnym wstawaniem. No chyba, że ewentualnie strażak. Ale strażacy wydaje mi się, że wstają wcześniej. Zobaczmy, co nam zostało. Piekarz, strażak, animator, wystawca, zwierząt, OF i dziennikarz radiowy. Opcji jest bardzo dużo. Jest dużo. Ale trybiki tam chodzą, Jezu. Myślę, że bym dała ta 8 i dziennikarz radiowy. Na 100% to jest finalna twoja decyzja. Tak. No dobra, to w takim razie 8 póki co zasłaniamy. Słyszymy się na końcu i poznamy prawdę. 5 osób, 5 zawodów. 4 runda, nowe możliwości przed tobą. Daję ci teraz możliwość wykupienia koła ratunkowego za jedyne 100 zł ze swojej potencjalnej wygranej albo prywatnej kieszeni. Nie powiem ci, jakie to koło ratunkowe, ale powiem ci, że dużo ci da. I każda z osób będzie musiała jakąś informację tego przedstawić. To jest wisząca propozycja, możesz sobie ją wykorzystać, kiedy chcesz, aż do końca filmu. Mówisz, że dużo mi to da. Moim zdaniem bardzo. Ale w moim interesie jest to, żebyś zrobił jak najmniej, także się mnie nie musisz słuchać, nie? Nie, dobra. Na razie odpuszczam. Dobra, moje teraz pytanie jest do was. Czy jest to wasza praca dorywcza na ten moment? Czy wiążecie z nim jakąś przyszłość? U mnie to jest aktualnie praca dorywcza, ale będę umowę przedłużać do końca tego roku. Czyli jest umowa, to też dodatkowa informacja. No to z mojej strony to oczywiście to jest pasja. Jakby to nie jest praca ani dorywcza, ani jakby main zarobek. To jest czysto i wyłącznie pasja, coś co lubię robić, coś co chcę robić. To u mnie to jest praca dorywcza, ale trochę będzie miała wspólnego z tym, co będę robiła w przyszłości. Tak ociupeńkę. To dla mnie jest to praca ewidentnie z pasji, z którą wiążę przyszłość całkowicie. U mnie jest to raczej praca dorywcza póki co. Myślę, że połączę to kiedyś z swoją taką pasją, że będzie i praca, i pasja, i tak będzie super, najlepiej jak się da. Powiedz mi, czego szukałaś tym pytaniem? Jakie się spodziewałaś odpowiedzi na przykład? Nie wiem. Aha, pewnie coś w stylu, co prawda teraz jestem piekarzem, ale marzę, żeby kiedyś zostać aktorem. Moje pytanie jest do 7, czy masz jakiegoś szefa nad sobą, czy jesteś sam swoim szefem? Akurat z tym to jest, kto płaci, ten jest szefem, może tak. A czy duże doświadczenie potrzebowałeś, żeby tam pracować? Szczerze? Trzeba po prostu umieć z ludźmi gadać, myślę, no. I takie jakby ludzkie emocje pokazywać. A pracujesz raczej z dorosłymi, czy dziećmi? Wiesz co? No dorośli. I to tak w 100%, nie? To chyba nie animator dzieci. Kurde. Ale można mieć gekony. Czy tam inne zwierzęta. Nie wiem, czemu tak pasuje do tego gekonopana, nie wiem. Gekoniarz mówisz? A czy ktoś z was ma kontakt z dziećmi w pracy? Drobinę. Mi się też zdarza. Często. No ja powiem, to klasykiem zależy, nie?
Ja uwielbiam czwórkę, mój człowiek. Ktoś ty mi nie pomaga. Nie może wprost wszystkiego ujawnić. No ale on nic nie ujawnia. No ale teraz, po usłyszeniu 100% dorośli, zastanawiam, czy siódemka to nie jest OF. 100% dorośli. Fryzjer może obcinać dzieci. Piekarz może sprzedawać bułki dzieciom. Spawacz? Może spawać dzieci. Słuchaj, masz 2,5 minuty. Może chcesz to koło? No ale na 2,5 minuty? Dobra, biorę to koło. To słuchaj, ja teraz zrobię pauzę na chwileczkę na stoperze. Przygotujcie to, co macie przygotować. Nie się boję. Słuchaj, Voxy, teraz każdy z graczy pokaże jakiś przedmiot, którego używa w swojej codziennej pracy. Ale nie będzie mówić, co to za przedmiot. Możesz sobie na niego spojrzeć, możesz poprosić, żeby go pokazać z bliska albo coś, ale nie zadawaj żadnych pytań, ponieważ nie otrzymasz odpowiedzi. Czy on ma cosplay? Czwórka? Łapka bez misia do kamery, proszę. Bo ja nie wiem, czy to jest nóż, czy samochodzik. To jest nóż, okej, okay, a piątka bliżej do kamery? Dobra, dwójka ma rękawiczkę? Ten miś to mi za Chiny nic nie daje. Jakby w kombinacji z tym nożem? No tak, trochę dziwne kombo. Siódemka pokazał cosplay. To był cosplay, tak mi się wydaje. O, widziałam Wiga. Siódemka jest cosplayerką. 30 sekund. Ja daję, że piątka. Animator. Na 100%. Tak, tak mi się wydaje. Zostały 4 zawody. Piekarz, strażak, wystawca zwierząt egzotycznych, OF Creator. Kolejne 10 minut, to już przedostatnia runda. Moje pytanie do dwójki to jest, czy posiadasz książeczkę sanepidową? Tak. Okej. Okay. Jakie tutaj specjalistyczne informacje. Książeczka sanepidowa to jest taka książeczka, którą trzeba sobie wyrobić, jeżeli pracuje się w zawodzie, w którym masz kontakt z jedzeniem. Do dwójki mam jeszcze pytanie. Czy jesteś w stanie się w pracy mocno skaleczyć? Mam w głowie na przykład oparzyć się? Oparzyć nie, ale skaleczyć tak. A do szóstki, czy szóstka się może skaleczyć w pracy? Jak najbardziej. Mi się wydaje, że nawet ja się jestem w stanie skaleczyć w pracy. A to jest moja praca. Czy masz szóstko do czynienia z ostrymi narzędziami? Stricte ostrymi może nie. Kogo byś widziała dla szóstki? Myślę o fryzjerze. A nie masz fryzjera już wybranego? Nie, można zmienić na końcu. No dobra, no w sumie wiesz, jak te odcinki wyglądają. Na końcu będziesz mogła jedną decyzję zmienić, tak? I szóstce bym dała w tym fryzjera. Piątka już ma animatora. Dwójka to byłby piekarz. Ten pluszak u tej czwórki. Czwórka to jest w ogóle zagadka wielka jedna. No cóż, tak to było. No ja czekam na pytania, ale się nie doczekam chyba, nie? Czwórko, czy masz kontakt w swojej pracy z ludźmi ogólnie? W sensie, że rozmawiasz z ludźmi? Mam. Dużo? Zależy. No ja nie wierzę. A czy próbujesz tym ludziom coś opchnąć? No, raczej nie. A czy twoja praca jest niebezpieczna? No można nazwać niebezpieczną, zależy jak to się można skaleczyć, nie? Widzisz, mówiłem, wszyscy się mogą skaleczyć. Ale czy jedziesz dużo autem w pracy? W pracy? No, najczęściej tak. Ale ja prawa jazdy nie mam, nie? To nie musisz mieć, ktoś cię wozi. Musisz mieć specjalistyczny strój do pracy? Mam. Okej. Okay. Imo to jest spawacz albo strażak. Dobra, a jakie jeszcze masz tropy? Bo już wszystko jest w czasu? Nie, jeszcze masz 4 minuty w tej rundzie. No, no dobra. Możemy poszprechać. Nie, z tobą już nie chcę rozmawiać. Siódemka, żeby wykonywać swój zawód, musisz mieć jakiś specjalistyczny sprzęt, czyli na przykład, nie wiem, dobrze działający komputer albo coś takiego? Tak, raczej tak. A jak dużo inwestujesz w swój zawód? To jest trudne do powiedzenia w sumie. Tu jest, bym powiedział, że w zależności po prostu od miesiąca. Ale na start na przykład musiałeś wyłożyć jakąś większą sumę, żeby zacząć? Powiem ci, no trochę trzeba było wyłożyć, no. Okej, dobra. Jesteś po jakiejś szkole, w sensie na przykład... Nie mam żadnego wykształcenia w stronę mojego zawodu. Nie i nie potrzeba tam wykształcenia. Nie potrzeba tam wykształcenia... Może ona jest animatorem? Nie wsikasz, idę ci wodą. Chciałabym. Ewentualnie szóstka mogłaby mi jeszcze pasować jako wystawcy zwierząt egzotycznych, bo wydaje mi się, że takie zwierzęta egzotyczne też można psikać, żeby je, nie wiem, orzeźwić. Czy pracujesz z jakimiś żywymi organizmami poza ludźmi? Czy nie możesz powiedzieć? Tak, ale niekoniecznie są to zwierzęta egzotyczne. Zależy, czy dzieci uznajemy też za zwierzęta, czy... Ja poza ludźmi i padło dzieci. Ej, słuchaj, 20 Lubię sekund. To. Musisz jakąś decyzję Dobra, podjąć. Dobra, dwójka piekarz. Dwójka piekarz na 100%. Tak. Przed nami ostatnia runda. Będzie trwała 15 minut, ponieważ będziesz miała teraz trochę więcej decyzji do podjęcia. A to przez to, że możesz zmienić wszystkie ze swoich poprzednich wyborów. Także zastanów się dobrze. 15 minut startuje teraz.
Let's go. Czwórka, czy ty się jakoś uczyłeś do tego zawodu, czy tak po prostu stwierdziłeś, że hapsia? Do mojego zawodu musisz zdać odpowiedni kurs, żeby móc w tym zawodzie działać. Kurde, pasujesz mnie tego strażaka. Kiedyś ochotnicza straż pożarna. Takie coś jest? Jest, jest. Nie udawaj, że nie wiesz. Nie, masz dużo ruchu, o której wstajesz, nie wiesz. Jak cię wołają, to jesteś. Ale nie jestem pewna, czy na OSP się jakoś zarabia. Szybki Google. Dobra, da się zarabiać na OSP. Strażak bym dała czwórkę. Pustka, myślę, czy ten fryzjer, czy te zwierzątka. Albo żadne. No ale do czego innego wody byś używała? Do gaszenia pożaru? Mamy strażaka! A ty wiesz, to jest woda, nie było powiedziane, czy w czym ma być ta rzecz, chodzi o wodę, czy o aplikat. Wy mi mieszacie w głowie! No dobra, czyli czwórkę masz typ, siódemka masz typ i szóstka się zastanawiasz, tak? Tak, szóstka się zastanawiam. Myślę, ta trójka, ten spawacz. Tą trójkę tam podjęłaś taką decyzję w sumie szybko, nie? Jakby zarabia dużo za granicą. Wydaje mi się, że spawacz by zarabiał dużo za granicą. Czwórka, masz jakieś zwierzęta w domu? Mam psa, mam kota i mam rybki. Rybki. A czy te rybki są egzotyczne? No, są kolorowe. Kolorowe rybki. Handlarz rybkami, tak? Czwórka, a czy umiesz pływać? Tak, potrafię pływać. A kartę pływacką masz? Nie posiadam karty pływackiej. A czy ktoś z was posiada kartę pływacką? O, siódemka ma. No, ale on nie potrzebuje. Ale po co ci to pływanie? Wydaje mi się, że strażak musi umieć pływać, chociaż podstawowo. Ten miś i nóż mi nie pasuje do niczego. Fryzjer z misiem i nożem? I don't think so. Może nóż obcina włosy i daje misiaczki dzieciom za obcięte włosy. Wróżka, zębuszka. No może nie chciał od razu pokazywać nożyczek, bo było za obvious, że jest fryzjerem, bo widać, że jest fryzjerem. Jest piękny fryzjer. Ja się u niego wczoraj ciąłem, no. Dobra, nie mydlcie jej oczu. Oni tak bardzo nie chcą, żebym ja wygrała. Wszyscy są opłacani przeze mnie, wiesz jak jest. I jestem jego pracownikiem, nie? To mój montażysta tak naprawdę. Czyli z nami koniec? To już jest taki endgame, że ja odsłonię ci wszystkich pozostałych graczy. Ale możesz rozmawiać tylko z tymi, którzy pozostali w grze, czyli 4, 6, 7, a 1, 2, 3, 5, 8, dla przypomnienia jak wyglądają, może coś ci się skojarzy. Mamy tak, 3 minuty, a 8 decyzji przed nami. Zaznaczaj na pewno to, co jesteś pewna i będziemy już to zaklepywać. 2 piekarz, 8 dziennikarz radiowy, 5 animator, 7 OF. Ta, Dobra, jeszcze 4 zostały. 6 fryzjer, 4 strażak, 1 wystawca zwierząt egzotycznych i 3 spawacz. Tak, na 100%. No, więcej myśli w głowie nie mam. Kończymy tę rundę i kończymy całą rozgrywkę, a zaraz poznamy prawdę. Słuchaj, teraz będziemy odpytywać każdego z naszych graczy, dowiemy się, co robią, i dowiemy się, czy trafiłaś, i dowiemy się, ile wygrasz. Pamiętaj, że aktualnie na koncie masz minus 100 zł. So slay of me. Gratulujemy. Zaczynamy od 1. Możesz powiedzieć, czym się zajmujesz. Czy ja dobrze trafiłam? 1 jest fryzjerem, tak! Mój pierwszy trop był dobry! To 2 w takim razie. Słuchamy, czym się zajmujesz? Jestem piekarzem i uważam, że ta książeczka mnie spaliła totalnie. To prawda, no. Pierwsza dobra odpowiedź, wychodzisz na razie na 0. Na początku oznaczyłaś go jako spawacza, potem myślałaś, że może jest wystawcą zwierząt egzotycznych. Stanęło na spawaczu. Czy to prawda? Jak widać, wygląd mnie spalił. Spawam po nocach. Trafione, tak! Teraz dowiemy się czegoś o czwórce naszym enigmatycznym. No co, powiem tak, mimo że mam kolorowe rybki w domu, to musiałem zmodyfikować lekko przedmiot, który dzisiaj miałem. Tak, czwóreczka jest strażakiem, zgadza się. Dobrze trafiłam, Jezu. Piąteczko, czym się zajmujesz? No to ogółem jestem animatorką. Zgadza się. No tak idzie dobrze, dobrze mi poszło. Jesteś Maria, 4 gesy. Przechodzimy dalej do 6. To ja tak tylko podpowiem. Czyli ja jestem zwierząt. Ja bym ich nie zamieniła. Jezus Maria, bym się teraz pluła w brodę przez całe moje życie. Ja tu chciałem sobie pogadać, a pani no nie właśnie, od razu go wyrzuciłaś. Najważniejsza odpowiedź teraz. Dobrze, to posłuchajmy, czym się zajmuje 7. Zajmuję się teoretycznie cosplayami, ale tego powodu, że nie mogę tego podciągnąć pod zawód, no to używam ich do... innych rzeczy i tak to zostawmy. Do innych rzeczy i dobrze odpowiedź, no. So slay of me. Dobra, i została nam jeszcze 8, ale to jasne, że to jest prawda. No jestem dziennikarzem radiowym, chciałam pogadać jak to dziennikarz, ale no niestety. Foxy cię wyczuła nawet bez tego. Gdybym nie zamieniła te 1 i 6, to bym wszystkich trafiła. Wszystko byś miała, no. W takim razie, finalnie wygrywasz 500 zł, tak? Bo 6 dobrze, minus 100. Ja nie... To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej moich filmów, to kliknij sobie tutaj. A jeśli chcesz w jednym wystąpić, to zapraszam na Instagrama. Tam publikuję informacje o rekrutacjach.